Cześć! Z tej strony Natalia Klesińska i Marzena Siarkiewicz. To jest audycja Pałac Mówi. Zapraszamy. W Naszym dzisiejszym wyjątkowym, bo pierwszym w historii programu gościem jest Marysia Konarowska. Aktorka znana między innymi z serialu Pierwsza Miłość oraz przede wszystkim z głównej roli w serialu Kopciuszek, ale nie stroniąca też od innych formatów, bowiem prowadzi program Galileo. Uczestniczyła także w drugiej edycji. Przepraszam, pierwszej edycji programu Azja Express, ale zajęła drugie miejsce, więc dobrze pamiętam z tą dwójką. Partnerowała jej Agnieszka Włodarczyk. Witaj, Marysiu. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jestem pierwszym gościem. Nam no, jest, jest bardzo <grym> miło, że nas tutaj gościsz. No to co, zacznijmy od tego, że ukończyłeś SWPS. A Między ta? innymi, tak. Między innymi. <coughs> tak. No niekoniecznie kojarzy się z karierą aktorską. I powiedz, jakby jak to się zaczęło? Czy to miał jakiś związek z, z mamą? Skąd ten pomysł? I, I jak to się zaczęło? Jak się zaczęło to, że, że zaczęłam studiować na SWPS-ie, tak? O to pytasz? Pomysł na aktorstwo. A na aktorstwo, właśnie, bo em, ja pochodzę z rodziny aktorskiej. Mhm, mm, od dziada, pradziada, że tak powiem. Rodzice także są moi, moi są aktorami. A ja jestem z natury buntownikiem, i myślałam, że mnie nie dotyczy to, że ja właśnie będę robiła coś innego i postanowiłam nie zdawać do szkoły teatralnej, tylko właśnie pójść trochę w innym kierunku. Natomiast życie się tak, tak się potoczyło mi, że pomimo wyboru innych studiów, to bardzo szybko zaczęłam pracować właśnie mm, jako aktorka y, w różnych y, serialach, epizody, epizody robiłam, y, reklamy. I w pewnym momencie, po prostu w trakcie studiów y, właśnie psychologicznych, zdałam sobie sprawę z tego, że ja chyba już jestem aktorką, i nawet sobie z tego nie zdaję sprawy. Znaczy, nie zdawałam sobie z tego sprawy, że, że jakby to jest bardzo dużą częścią mojego życia, bo traktowałam to. Y, tak bardziej, że tak powiem, zarobkowo i że, że no, no właśnie tak y, hobbystycznie. I podjęłam decyzję, że jadę do Nowego Jorku się uczyć aktorstwa. Y, po prostu, że zrobię to troszeczkę inaczej, w mniej y, konwencjonalny sposób. Super. A czy zastanawiałaś się kiedyś co, jeżeli nie aktorstwo? Jakaś alternatywa? No jasne, że tak. Co to było? Przede wszystkim właśnie myślałam, że zostanę psychologiem, bo na SWPS poszłam y, na psychologię. Ale ja bardzo zawsze chciałam zostać Whitney Houston. <laughs> Serio, naprawdę od małego m, śpiewałam e, dla swoich tam jakichś pluszaków albo w ogóle dla udawanej publiczności. Bardzo, bardzo e, mnie to cieszyło zawsze, żeby sobie właśnie tak śpiewać, udawać, że jestem na takiej ogromnej scenie. Jak Whitney Houston, ale też na przykład chciałam być żołnierzem, jak byłam jeszcze mniejsza, bo mi się bardzo podobały oficerki. No. Miałam epizod, że chciałam być chirurgiem, jak byłam mała, też robiłam operacje na, na wszystkich zabawkach mojej siostry. Generalnie, ja bym to podsumowała, że ewidentnie nie boisz się nowych wyzwań. Krew nie na boję dusza. się. tak, zdecydowanie. Czego wyrazem może być udział właśnie w Azji Express? Co dał ci ten program? Co się zmieniło od czasu właśnie wzię wzięcia udziału? Och, słuchajcie, ten program dał mi tyle, um, tyle, na tak różnych płaszczyznach, że nie wiem od czego zacząć. No przede wszystkim, a będę bardzo mało skromna, to u was tak właśnie postanowiłam. Słuchaj. Polubiłam się po tym programie dużo bardziej i to jest taka, yy, to jest fajne, bo naprawdę, jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że ja wezmę udział w reality show, to bym a, się z, po, śmiała trzy dni bo jakby nie, nie spodziewałam się po sobie, że mogłabym wziąć udział w reality show, ale ten reality show jest jakby, jest, jest zupełnie inny od programów, które ja miałam w głowie zaklasyfikowane jako reality show. Przede wszystkim jest niesamowitym przeżyciem, kiedy możesz zaobserwować siebie po prostu, bo cię ktoś nagrywa, w w takich sytuacjach, których nigdy w życiu byś się sama nie, nie znalazła. I możesz zobaczyć, jak się naprawdę zachowasz. Możesz zobaczyć, co naprawdę się jakby wydarza w tobie i jakie masz reakcje. Bo wiecie, czasami sobie mówimy tak, ja bym tego nigdy nie zrobiła. Albo ja bym się zachowała tak i tak. Tutaj jesteś, jest się wrzucanym w sytuacje naprawdę ekstremalne i można się przekonać, jakim jest się człowiekiem I okazuje się, że całkiem jest spoko ze mną. To no, tak? <laughs> tak. właśnie czego nauczyłaś się o sobie? Taką no, chociaż jedną rzecz? Nauczyłam się o sobie, znaczy nauczyłam się, m, potwierdziło mi się bardziej to, że ja naprawdę mam dosyć duży dystans do, do siebie i do sytuacji, w której się znajduję, pomimo tego, że jestem bardzo, bardzo emocjonalna. Um, no, że, że jakby jakoś tak. Y że jestem empatyczna, że, ym, że że bardzo dobrze się z ludźmi ym, dogaduję, komunikuję, że naprawdę mnie interesują ludzie, bo wiecie, ja zawsze sobie tak myślałam, nawet ta psychologia jest y, tego dowodem, że poszłam na psychologię, bo interesowały mnie mechanizmy, które, które nami kierują. Interesuje mnie człowiek, zawsze mnie interesował i, i fajnie jest, jak, jak można sobie to tak, jak można potwierdzić to sobie w y, działaniu. W, w, znaczy w działaniu, nieźle mówię, no, jakby w, w doświadczeniu o, że to nie jest tylko takie interesują mnie człowiek, interesuje mnie człowiek, że to nie jest takie sztuczne, tylko naprawdę tak, tam bardzo dużo ludzi poznałam, poznałyśmy i do dzisiaj nawet mam kontakt z niektórymi z tych osób. Yy, także to jest naprawdę fajne. Mhm. A powiedz, bo ty nie ograniczasz się tylko do aktorstwa, tylko wzięłaś też, prowadzisz yy, program nie. Galileo. I czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi produkcjami? Jakby, czy tak samo dobrze odnajdujesz się w tego typu formacie jak w aktorstwie? Czy, czy, czy to jest coś zupełnie innego, ale też, też fajnego? To znaczy, wiecie, co byłoby yy, niesprawiedliwe do Pawła Orłańskiego, gdybym powiedziała, że ja ten program prowadzę, bo prowadzi go Paweł Orłański, no. A ja jestem tam trochę takim. Yy, Taką przyprawą, bym się nazywała tak, takim kolorytem, bo ja z Pawłem tam robim, robię, robimy scenki, żeby, żeby program miał lekkość większą, żeby, żeby, żeby było po prostu zabawniej i tak bardziej rodzinnie i przyjemnie. I, no, ale zdecydowanie prowadzącym jest Paweł. Ja czasami coś tam wtrącę, a tak naprawdę to mam tam, mam tam rolę, bo mam tam rolę trochę takiej osoby, która właśnie o wszystko Pawła pyta, który mi to tłumaczy, więc. To jest bardzo y, związane z aktorstwem tak naprawdę, ale dobrze się czuję w formacie y, prowadzenia programu. Zdradzę wam rąbek tajemnicy, że się szykuje program, który właśnie będę prowadziła. Mm. Nie mogę za dużo mm. powiedzieć, natomiast już w maju zaczynamy, y, zaczynamy kręcić. Super. Mm -hmm. jesteście, jakiegoś, ja jestem waszym pierwszym gościem, a wy jesteście pierwszymi osobami medialnymi, którym o tym mówię, więc... No, yeah, 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 yeah. <laughs> Proszę! <laughs> Dobrze. Mm, we współczesnym świecie jest tak, że bardzo łatwo jest kogoś ocenić, wydać wyrok, zwłaszcza jak się właśnie mm, wystawia na widok publiczny. Dużo młodych osób rezygnuje z kariery osoby publicznej, właśnie aktorstwa, bycia prezenterem, bo boi się hejtu. Jak ty sobie radzisz z tym? Hejtu? Jakiego hejtu? Tak, tak, tak. Marysia, koleżanka, nie coś takiego hejt. To jest hejt, ale o co chodzi? Jak sobie radzę z hejtem? Negatywnymi no, no komentarzami, które mm -hmm, nie są mm -hmm. konstruktywne. Tak, czy też w ogóle komentarze o sobie? Czekajcie, bo chciałabym Wam szczerze odpowiedzieć. Ja muszę się chwilę tak wgłębić w to, bo w mam takie dni, kiedy się przejmuję, no, żeby wszystko nie było takie watowo, cukrowo, ym, słodkie. To czasami jest tak, że. że, że He, jakiś komentarz zaboli, wiecie kiedy, kiedy tak naprawdę to są komentarze dotyczące rzeczy, które sama, y, jakby sama się zmagam ze sobą, tak, sama i, nie akceptuję jakiejś tam y, części siebie, ale to, są, to się rzadko zdarza, bo, znaczy, na początku, wiadomo, to jest, słuchajcie, tak jak ze wszystkim. Im więcej się ma doświadczenia, im więcej ma się, mm, <taki> tak, znaczy, styka się człowiek z, jak to mówicie, hejtem, to jest tak jak z lekarzami, którzy po prostu znieczulizy dostają w pewnym momencie i opowiadają o tym, że tutaj właśnie od, odetniemy panu nogę bez żadnych emocji. No to ja też już w pewnym momencie zaczy, zaczynasz patrzeć na komentarze takie właśnie nie, nieprzyjemne i tak bardziej z dystansem. No i też yy, ja, ja wychodzę z takiego założenia. Powiem po angielsku, bo mi przychodzi tak do głowy: consider the source, czyli jakby uwzględni. Źródło, z jakiego powodzi, pochodzi ten komentarz? Dlacz, dlaczego on jest taki, a nie inny? Jakby, dlaczego my mówimy komuś, ale masz duże uszy, masz za duże uszy? Dlaczego to mówisz? Mówisz to, żeby komuś pomóc? No nie, mówisz to raczej, bo prawdopodobnie sam masz jakiś, nie wiem, problem i, i chcesz przerzucić to na tą drugą osobę. I tak naprawdę, jak sobie pomyślę o tym, to kurczę. Słuchajcie, wstajemy rano i macie, macie milion rzeczy do wyboru, do zrobienia, prawda? I co trzeba mieć w głowie, żeby jedną z tych rzeczy było usiąść przed komputerem i hejtować yy, przez kilka godzin na przykład, nie? Frustracja, to, to, problem z no, sobą. ale ja i tak sobie później i tak widzę sobie wtedy taką osobę i mi jest jej szkoda. Bo sobie myślę, kurde, no, no jest tyle fajnych rzeczy, które można robić. Po co marnować życie, które jest naprawdę krótkie? Naprawdę na no, takie bezsensowne rzeczy. No, ale też, żeby właśnie nie było tak, że tutaj, o Boże, ja się nigdy nie przejęłam żadnym słowem we mnie wymierzonym, mm. to jest nieprawda. No, czasami coś tam zaboli, ale to też nie na długo, no, na chwilę. No, o, ktoś mi powie, ale ja, ale gruba krowa, I ja sobie, powiem, się tak, no, kurczę, faktycznie rzuciłam palenie ostatnio, przytyłam, trzeba się wziąć za siebie. Jakby staram się zawsze to przekuć na to, żeby się roz, rozwijać. Przez, poprzez hejt się rozwijam. Mm. <laughs> nie, no serio, tak trzeba. Trzeba do tego podejść, no bo po prostu zobaczyć obiektywnie, tak? Czy ta osoba, to co, to co ja czytam, to co słyszę, to czy to jest faktyczne, czy to jest jakaś po prostu kompletnie nieistotna sprawa? Nie A jak wygląda codzienność Marysi Konarowskiej? Oczywiście pytam o taką zawodową codzienność. Aha. Ehm, codzienność moja... To, to jest takie strasznie dziwne, dlatego że codzienność osoby, która, ma, zresztą wy na pewno o tym wiecie też, bo będąc zawodem tak zwanym wolnym, mm. są dni, tygodnie i miesiące, kiedy się nic nie dzieje, i ta codzienność wygląda tak, że się na przykład śpi do późna albo, <śm> e, albo może można wyjeżdżać, robić różne rzeczy, na które ma się ochotę. Albo się frustrować, na przykład, że nie ma pracy, albo jest tak, jak teraz mnie złapaliście w takim momencie, w którym się dzieje potwornie dużo, i doba jest za krótka. I wtedy, na przykład, dzisiaj to moja codzienność wyglądała tak, że musiałam wstać rano, pobiec na trening, później mieć próbę w klubie komediowym. Teraz do Was przychodzę, później mam spotkanie i znowu mam próbę do godziny 12 w nocy. Także mm, ja jestem bardzo wdzięczna za to co się dzieje teraz w moim życiu, bo bardzo dużo się dzieje, aczkolwiek y, czasami no to jest ciężko jest i właśnie trzeba pić kawę, za którą wam bardzo dziękuję. <grym> <grym> Czyli znowu nowe wyzwanie, klub komediowy, stand-up. Tak, y, to jest w ogóle jakaś jedna z ulubionych moich części tego roku. A mianowicie y, w Klubie Komediowym robimy spektakl, to nie będzie stand-up, bo tam jest dużo improwizacji i stand-upów, ale my robimy akurat, też będziecie pierwsi, a proszę. Robimy o. przedstawienie, które prawdopodobnie będzie miało nazwę Stolik. Napisał je Rafał Bryndal y, i gramy tam z ekipą z Klubu Komediowego. Premiera jest 25 i 26 kwietnia, czyli za chwilę. No proszę. Mhm. To idziemy. Idziemy. Zapraszam. I najważniejsze pytanie, co poradziłabyś studentom, którzy, no tak jak ty, nie wiedzieli na początku, że chcą zostać aktorami, aktorkami. Natomiast na pewnym momencie swojego życia stwierdzili, że kurczę tak, chciałbym to robić. Mhm. Jak zacząć? Nie będąc na kierunku związanym z aktorstwem? Jest tyle możliwości, słuchajcie, teraz naprawdę, bo można iść do szkoły teatralnej klasycznie. Można iść do szkoły filmowej też trochę klasycznie. Można wyjechać gdzieś do szkoły, tak jak ja zrobiłam, można iść na warsztaty. Tych warsztatów w tym momencie jest naprawdę, słuchajcie, mnóstwo. Ja będę, nie, znaczy no po prostu sięgnę po to, co teraz jest najbliżej um, najbliżej, to znaczy bardzo Wam polecam w ogóle improwizację. Jeżeli komuś przychodzi do głowy, że jednak chciałby spróbować aktorstwa mm, i. Tutaj używam cudzysłowia, że późno, bo ni na nic nie jest za późno, ale że, że, że już na przykład nie wiem, właśnie jest w trakcie studiów innych, to bardzo polecam improwizację, dlatego że ona otwiera głowę. Ona bardzo otwiera głowę, pomaga wyjść z takiego sztampowego myślenia albo działania, zachowania. Jest naprawdę niesamowicie otwierająca. Także słuchajcie, no, ja jestem zawsze za tym, żeby. żeby Iść i wybrać to, co najbardziej czujemy, że jest nasze, tak? Czy jak usłyszysz szkoła teatralna, to ci się zapali serduszko, to, to idź próbuj zdawać do szkoły teatralnej. Jeżeli warsztaty cię bardziej interesują, jest tyle warsztatów, które się jakby rozdrabniają bardziej, czyli możesz iść na warsztaty komediowe, dramatyczne, ze śpiewaniem. Potwornie dużo jest teraz możliwości. Czyli nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, Marzena. Myślę, że jakby, tak. Bo, 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 no bo jakby od tego bym zaczęła na pewno. Mhm. Dobrze, to przejdźmy do najważniejszej części programu, czyli Twój gust filmowy. Seriale, filmy, które są najbliższe sercu Marysi Konarowskiej. Czyli tak po prostu, co Marysia Konarowska ogląda. Dobrze. No jak, jak ja słyszę seriale najbliższe sercu, to od razu mam y, przyjaciele Friends, mhm. znam ich na pamięć. Nie zagniecie mnie żadnym pytaniem serio, naprawdę możecie spróbować. Jeżeli w ogóle znacie, to, to bo jesteś, jesteś, no właśnie, jesteście to. bardzo młode, więc właśnie to chciałam powiedzieć. Ja uwielbiam ten, ten serial, uważam, że jest jednym z najlepiej napisanych sitcomów um, i, i jest naprawdę świetny i czasami ja go oglądam jak y, taki y, plaster, jak, jak się źle czuję albo, albo mam jakiś, jakiś gorszy dzień, to, to bardzo lubię sobie obejrzeć jeden odcinek albo 15, w <laughs> zależności od dnia. E, także tak, ten, ten serial bardzo lubię. Teraz, teraz jest tyle tych, tyle tych seriali, że po prostu aż, aż mi w głowie buzuje. Oglądasz Netflixa? Tak, na Netflixie właśnie próbuję sobie przypomnieć, teraz jest taki niesamowity e, serial-dom e, z papieru, to jest hiszpański Casa de Papel. No to jest, to jest, to jest moc. Teraz weszła druga część. Mm. No właśnie słyszałam, że ja nie mam czasu usiąść, ale właściwie tak naprawdę to się cieszę, bo ja lubię oglądać seriale tak. E, Hmm, hurtem, <laughs> więc, tak, tak. więc cieszę się, jak będę miała chwilę, to po prostu sobie usiądę i obejrzę, obejrzę całość. House of Cards bardzo, bardzo, bardzo lubię. Dużo tych seriali jest bardzo dobrych teraz. W ogóle to jest fajne, że, że seriale się stały takie, mm, takie dobre, że to nie jest właśnie tylko sitcomowa y, sprawa, tylko one są naprawdę, naprawdę świetne. A jeśli chodzi o filmy: y, Jednym z moich ulubionych filmów jest taki leniwy film, nie wiem czy będziecie go kojarzyć, w ogóle mm, Stealing Beauty, to, to jest Ukryte Pragnienia to jest film Ber Bertolucciego z Liv Taylor w, w roli głównej. Bardzo lubię ten film, w ogóle lubię filmy z lat 90., takie, jeśli chodzi o takie lżejsze, to na przykład, nie wiem, te wszystkie rom komedie mm -hmm. romantyczne e, me, z Meg Ryan i Tom Hanksem, które zawsze są takim, e, takim jakimś jasnym punktem. Że, żeby, żeby sobie odpocząć po prostu. Quentina Tarantino uwielbiam w każdej, w każdej postaci. No także, słuchajcie, w ogóle o filmach to jest ciężko mówić, że to jest jakiś Um, jakiś jest jeden ulubiony, albo jeden serial, bo tego jest bardzo dużo i naprawdę są, są świetne. Nie, nie jestem jakąś taką fanką Gwiezdnych Wojen, na przykład jakichś takich... E, znaczy, bardzo lubię Gwiezdne Wojny, ale nie, nie, to nie jest tak, że, że znam na pamięć e, imiona nowych bohaterów nowych, nowej serii na przykład, no. mhm. A jest może jakaś produkcja, która, no nie wiem, w jakiś szczególny sposób jest tobie bliska, w sensie, która cię do czegoś zainspirowała, albo... Y, podjęłaś jakąś tam decyzję, y, a nie inną pod wpływem tego, co filmu. zobaczyłaś. Tak, ja tak. w ogóle mam, wiecie co, tak, że jak idę do, do kina, zw, zwłaszcza do kina, bo inaczej się ogląda w domu jednak, y, ale jak idę do kina, to ja się bardzo wczuwam w bohatera i mam, wielokrotnie mam tak, że jak wychodzę, to mi się wydaje w ogóle, że jestem jedną z postaci, mhm, co czasami jest fajne, czasami nie do końca, mhm. <laughs> ale no często tak mam, często. Mhm. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem była przypomnę raz jeszcze aktorka Marysia Konarowska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie, Dziękujemy, bardzo Marysio. fajnie u Was jest. <laughs>